I picie alkoholu. Tylko między czerwcem a wrześniem 1940 roku skazano na tej podstawie 906 824 osoby, 755 440 osób z powodu bumelki, 131 718 osób z powodu nieuzasadnionego opuszczenia miejsca pracy. A 2949 osób za to, że nie zameldowały przełożonym o nagannych zachowaniach swoich współtowarzyszy. Sądy ludowe nie cofały się przed wydawaniem wyroków wskazujących w postaci robót przymusowych nawet wobec niepełnoletnich, którzy naruszyli dyscyplinę pracy. W Moskwie skazywano też profesorów uniwersytetu, jeśli ci niepunktualnie stawili się na uczelni. Aż do początku wojny w czerwcu 1941 roku, sądy sowieckie, powołując się na przepisy o dyscyplinie pracy, ukarały ponad 3 miliony ludzi. Skazani otrzymywali najczęściej wyroki od dwóch do czterech miesięcy więzienia. Reżim związywał robotników z miejscem pracy, czyli z konkretnym zakładem, tak jak wiązał chłopów z kołchozami. Dla rządzących rzesza robotników była tylko surowym materiałem, z którego dopiero należało uformować nowego człowieka. Kiedy w październiku 1934 roku Stalin dowiedział się, że pewien sowiecki marynarz postanowił nie wrócić z przepustki na statek, który cumował przez kilka dni w Gdańsku, ocenił jego czyn jako akt zdrady narodu. Poddani w państwie bolszewickim byli bowiem w istocie niewolnikami. Własnością tego państwa, a wódz miał prawo decydować o ich losie według swojego uznania. Wspomnianemu marynarzowi udało się wprawdzie uciec, lecz Stalin zasugerował w piśmie do Genricha Jagody, by członkowie jego rodziny zostali aresztowani. Ta głęboka pogarda, z jaką przywódcy bolszewicy traktowali ludzi, była w największej mierze przyczyną bezwzględnego terroru stosowanego wobec narodu świeżo wypuszczony z aresztu polski oficer Gustaw Herling Grudziński, zobaczył jesienią 1941 roku na jednej z ulic Swierdłowska, jak obwieszony orderami sowiecki generał deptał butami po żołnierzach, którzy rozbijali młotkami lód na chodniku. Ten pozornie drobny epizod wymowniej świadczył o relacjach między bolszewikami a społeczeństwem, niż wszystkie uczone rozprawy na temat stalinizmu. Odcinek 16. Rozdział 5. dyktatura strachu. 1. Władza i przemoc. Stworzone przez Stalina Państwo niewolników zniszczyło i pozbawiło korzeni miliony obywateli. Oparte na przemocy i gwałtach działania i interwencje rządu wymierzone były bezpośrednio w godność i życie człowieka. Drakońskie przepisy związane z dyscypliną przywiązywały chłopów kołchozowych do ziemi, a robotników do zakładów i fabryk. Wiele milionów ludzi zostało skazanych na nędzną egzystencję podczas zesłania lub w obozach koncentracyjnych Związku Sowieckiego. W oficjalnych wypowiedziach władzy i w prasie temat biedy był od początku lat trzydziestych tematem tabuł. Reżim zmonopolizował i zideologizował oświatę, gospodarkę i przekaz informacji, a relacje między władzą a obywatelami zmienił w teatr, w którym chodziło jedynie o pokazanie, według jakich reguł i w jakim języku należy okazywać władzy posłuszeństwo. W bolszewickiej sferze publicznej nie można było właściwie uniknąć udziału w obowiązujących rytuałach i ignorować obowiązującego języka wypowiedzi krytykę. Jeśli chciało się coś osiągnąć, a nie narazić na podejrzenia i wpaść władzy w ręce, można było wyrazić jedynie w ściśle określony sposób przy użyciu wiadomej retoryki. Należało zawsze przedstawiać świat podzielony na wrogów i przyjaciół, wskazywać na porządek właściwy i fałszywy. Codzienność milionów ludzi sprowadzała się więc do alternatywy, albo współdziałać, Albo podporządkowywać się nieuniknionemu. Dzisiaj zapędzono nas do marszu na ulicach, napisała w pamiętniku Nina Ługowska, ja w dniu święta rewolucji w listopadzie 1932 roku. Co mnie strasznie zdenerwowało, a jeszcze bardziej wściekało mnie poczucie bezsilności. Idzie się wtedy w ponurym, szarym świetle jesiennego dnia po brudnych, zimnych ulicach. Przebiera zmarzniętymi stopami w miejscu, kiedy każą stanąć, i w cichości ducha przeklina się władzę ludową za jej wszystkie idiotyczne pomysły i jej manifestowanie tej udawanej potęgi przed obcokrajowcami. Takie oceny zdarzeń Lugowska ja mogła wprawdzie zapisać w swoim dzienniku, lecz nie mogła się podzielić nimi z nikim, nawet z najbliższymi. Partia przedstawiała się sama jako wybawicielka narodu. Każda jej decyzja była opiewana w pieśniach jako dzieło bolszewickiej kreatywności i geniusz wodza. W tym układzie ludziom pracy, w których imieniu przemawiali rewolucjoniści, nie pozostawało nic innego, jak tylko z wdzięcznością dziękować władzy. Już w początkach kolektywizacji i wybuchu masowych aktów terroru, bolszewicy zaczęli różnić się między sobą w postrzeganiu otaczającej ich rzeczywistości. To, co ludzie przeżywali naprawdę, w świecie zdominowanym przez propagandę było bez znaczenia. Nikt, kto doświadczył biedy i upokorzenia, nie mógł o tym mówić. W państwie bolszewickim nie mogło być bowiem nieszczęśliwych ludzi, a ponieważ cała prasa pisała w tym samym stylu o rzeczywistości, która nie istniała, obywatele kłamali w świecie oficjalnym, a prywatnie myśleli i mówili inaczej. Reżim nie dawał im innego wyboru. Kłamstwo nadawało biedzie i nędzy, w której wygotowała większość ludzi, jakiś sens. Służyło ćwiczeniu młodych komunistycznych karierowiczów, którzy uczyli się, jak ma wyglądać i być rozumiana nowa rzeczywistość. Nowy porządek miał być ugruntowany w głowach obywateli przez kult Stalina i systematycznie ćwiczone rytuały zaprzeczające realnej rzeczywistości. Celowi temu służył też taki obraz gospodarki, w którym wszelkie osiągnięcia są dziełem Stalina, a nie zasługą robotników i chłopów. Chłopi, robotnicy i naukowcy pracowali dla partii i pracowali z wdzięczności. Nowy wymiar otrzymało teraz również pojęcie czasu. Przyszłość, teraźniejszość i przeszłość stały się wytworami sztuki, przeczącymi wszystkim doświadczeniom i przeżyciom. Teraz istniała tylko przyszłość, którą planowali przywódcy partii. Czas został niejako zatrzymany, ponieważ wszystko, co się zdarzyło, zarówno w nieodległej, jak i w dalekiej przeszłości, zmierzało ku niezmiennej przyszłości. I dlatego przeszłość i teraźniejszość też nie mogły się zmienić. Po katastrofie kolektywizacji i klęsce wielkiego głodu, utopijne wyobrażenia dotyczące Pięknego nowego świata zmieniły się w sztywny katalog zasad. Wynikało z nich jasno, które doświadczenia nie mogą być traktowane jako rzeczywistość. Przywoływanie utopii, która stwarzała perspektywę nie mającą najmniejszych szans na realizację, eliminowało wszystkie rozwiązania poza jednym: wypieraniem wszystkiego, co było realną rzeczywistością. W latach trzydziestych nikt nie mógł ignorować faktu. Że bolszewicy sprawują władzę absolutną i schronić się w sferę prywatności. W całym Związku Sowieckim społeczeństwo doświadczało bowiem stygmatyzujących i eliminujących praktyk władzy, które przypominały o tym, kto nie pasuje do nowego porządku. Celowi temu służyły przede wszystkim powtarzające się okresowo kampanie poprzedzające wybory do rad. Głosowania były rytuałem aklamacji co sprzyjało jedynie społecznej integracji, gdyż decyzja, kto i jak ma zostać wybrany, w ogóle wyborcom nie przysługiwała. Nie chodziło o wybory, tylko o decyzję, kto ma zostać wykluczony z udziału w nich. Kampanie prowadzone przez reżim miały na celu namierzanie wrogów i przyzwyczajenie społeczeństwa do tego, by ich demaskować i wykluczać ze wspólnoty. Podejrzani stanowili społeczne śmieci, produkt uboczny rewolucji socjalistycznej. W ich stronę miały się skierować agresja i rozczarowanie wywoływane działaniami władzy. Można więc było ich wyrzucać z mieszkań, usuwać z miasta lub kołchozu i zamykać w obozach. Każdy denuncjator mógł uspokoić swoje sumienie argumentem, że uczynił to, co nieuniknione gdyż trendowaci byli ludźmi wyjętymi spod prawa, którym można było zadać gwałt, nie będąc za to pociąganym do odpowiedzialności. Nawet ci, którzy nie mieli żadnej władzy, mogli jednak niszczyć życie ludzi ze swego otoczenia i w ten sposób człowiek o najlichszej pozycji mógł mieć poczucie, że nad kimś góruje. Ponad 4 miliony ludzi należało w latach 30. do kategorii liszeńców. Ludzi bez prawa udziału w wyborach, a liczba wrogów rosła z roku na rok. Wykluczeni znajdowali się poza socjalistycznym społeczeństwem. Można też powiedzieć, że społeczność nowych ludzi mogła być doświadczana jako wspólnota powstała po wykluczeniu wrogów. Żaden obywatel Związku Sowieckiego nie mógł uniknąć tego zanurzenia w codziennej stygmatyzacji, czy jako przyjaciel ustroju, który demaskował wrogów czy jako jego wróg, który się usprawiedliwiał i w ten sposób potwierdzał obłędne idee bolszewickie. Bezpieczny jednak nie był nikt. W czasach dyktatury stalinowskiej każdy mógł nagle zostać uznany za wroga i aresztowany. Znakiem szczególnym tej dyktatury było bowiem to, że pozostawiała obywateli w niepewności, kto jest po właściwej, a kto po niewłaściwej stronie. Stalinizm budził przerażenie i strach, niszczył zaufanie i ćwiczył ludzi w ślepym posłuszeństwie. Scenarzysta Walery Fried wspominał. Wszyscy byliśmy jak króliki akceptujące prawo, które pozwalało nas połknąć. Życie podporządkowane było sygnałom, które przychodziły z daleka. System znaków zmuszał tych, którzy je odbierali, do podporządkowania się wrogim człowiekowi regułą postępowania. Z otrzymywanych sygnałów można się było zorientować, jaka aktualnie obowiązuje prawda i kto jako wróg musi zostać usunięty ze społeczeństwa. Codzienne inscenizowanie życia w bipolarnym, dwulicowym świecie, publiczne piętnowanie wrogów i odzieranie ich zgodności żłobiło głębokie ślady w mentalności sowieckich ludzi. Rozszczepiło ono widzenie świata oraz język. I siało nieufność wobec obcych, wobec kolegów z pracy, przyjaciół i krewnych. Ludzie zupełnie przestali sobie ufać, zanotował w swoim dzienniku pisarz Pryszwin. Codzienne stygmatyzowanie wrogów było cechą wyróżniającą stalinowskiej cywilizacji. Tysiące ludzi stawało się przestępcami nie z entuzjazmu dla komunizmu, lecz z obawy, że inaczej sami staną się ofiarami. W dzienniku Pryszwina opisane jest to następująco. Nasi rosyjscy ludzie są jak pokryte śniegiem drzewa, tak są obciążeni problemami związanymi z walką o przetrwanie i mają ogromną potrzebę rozmowy o tym, że brakuje im już sił, by wytrwać. Ale jeśli tylko ktoś da upust tej potrzebie mówienia, już podsłuchuje go ktoś inny i ten człowiek Znika. Hanna Arendt mówiła o atomizacji społeczeństwa, bezsilności i osamotnieniu ludzi w czasach dyktatur totalitarnych. Nikt nie potrafił skutecznie przeciwstawić się dyktaturom nowego typu, bo w stanie wyjątkowym i w atmosferze lęku, ludzie tracili siły i nie umieli zjednoczyć się przeciwko zdecydowanym na wszystko pozbawionym skrupułów ludziom reżimu. Górujący nad społeczeństwem aparat reżimu i zdecydowanie jego członków, by w przypadkach najlżejszego oporu stosować gwałt i przemoc, powstrzymywały śmiałków przed podniesieniem ręki na władzę. Władza Stalina opierała się na nieustannym inscenizowaniu stanu wyjątkowego. Tylko podczas wojny ze szpiegami, zdrajcami i sabotażystami, Dyktator mógł przygotowywać swoich posłusznych współpracowników do wielkiego rozliczenia oraz psychicznego i fizycznego niszczenia wrogów. W atmosferze wszechobecnej przemocy również zwykli obywatele uczyli się, że problemy ze społeczeństwem władza rozwiązuje aresztowaniami, gwałtem i śmiercią. Lecz obywatele już się nie bronili, bo ten, kto jest posłuszny, może liczyć na nagrodę, na przywileje i lepszą posadę. Natomiast ten, kto krytykuje albo się sprzeciwia, musi się liczyć z tym, że zostanie zamordowany. Nikt nie wiedział lepiej od Stalina, że siła dyktatury bolszewickiej opiera się na jej wielokrotnie dowiedzionej zdolności do straszliwego karania. Lęk przed represją znika, kiedy sprawcy zaczynają mieć skrupuły, kiedy się wahają i zwlekają albo sprawiają wrażenie niezdolnych do działań bezwzględnych. Koszty i pożytki płynące z przyjęcia postawy oporu należało więc wyważyć po obu stronach. Nikt nie odważyłby się na działania, których skutki były trudne do przewidzenia. Podporządkowani dyktatowi obywatele, którzy nie potrafią się zorganizować przeciwko władzy, będą przedkładać bezpieczeństwo wynikające z zachowania narzuconego porządku nad niewiadomą. Bezpieczeństwo wynikające z respektowania określonego porządku, pisał socjolog Heinrich Popitz, może w tym sensie istnieć tylko w ramach reżimu despotycznego. Wspaniale łączy się ono z represjami i wykorzystywaniem obywateli. Tylko w środowisku totalnej samowoli i niepewności mała grupa ludzi trzymających władzę może zmusić społeczeństwo do podporządkowania się logice przemocy. I takim metodom postępowania, którym obce są wszelkie zasady etyczne, bez atmosfery strachu i podejrzliwości, nie byłoby możliwe, by pozbawieni skrupułów zbrodniarze manipulowali lękiem i agresją milionów dla własnej korzyści. Dlaczego jednak, w sytuacji, gdy przestał istnieć jakikolwiek zorganizowany opór, reżim nie pozostał przy groźbach. I nie stosował przemocy tylko w uzasadnionych wypadkach. Dlaczego Stalin i jego pomocnicy kazali mordować miliony ludzi? Dlaczego zniszczyli zaufanie i wiarę w lepszą przyszłość, która jest niezbędna, żeby żyć w lepszym społeczeństwie? Dlaczego mordowali, jak im się podobało, bez żadnego planu? I niszczyli instytucje sowieckiego państwa. Czego spodziewał się dyktator i jego otoczenie od bezmiernej przemocy, na którą dano przyzwolenie w całym kraju? Teoria totalitaryzmu odpowiada na te pytania w sposób prosty i przekonujący. Terror stalinowski był próbą rozprzestrzenienia lęku i przerażenia, by wprowadzić społeczeństwo w stan nieustannego pobudzenia i wyrwać z korzeniami wszelkie zalążki oporu pisali Hannah Arendt i Karl Friedrich. Cel ten można było osiągnąć tylko poprzez coraz większe nasilenie przemocy, ponieważ cechą państwa totalnego było, że stosowana przez nie przemoc przekraczała wszelkie miary. Rewizjoniści, którzy w latach osiemdziesiątych XX wieku odkryli stalinizm odradzający się od dołu, dostrzegli w tym jednak raczej dowód na niezdolność sterowania przemocą i jej kontrolowania. Dla nich terror był procesem, który nie miał autora i który nie pochodził z konfliktu interesów. Czy można jednak naprawdę wierzyć, że samobójcze kampanie brały się z niszczycielskich tendencji totalitarnego państwa albo z konfliktów pomiędzy grupami interesów? Przeciwko obu interpretacjom przemawiają fakty. Dyktator mógł przecież z łatwością wydać w każdym momencie nakaz zastosowania przemocy wobec danej osoby czy grupy osób, i w dowolnym momencie mógł również nakazać położyć jej kres. Terror występował falami. Przybierał na sile, kiedy Stalin decydował, że należy pozwolić mu przemówić, i słabł, kiedy Stalin uznał, że już go dość. Przemocy nie rodził więc ani system, ani konflikty społeczne. Jak w takim razie wyjaśnić, że po śmierci dyktatora masowy terror jako instrument rządzenia zniknął, chociaż warunki społeczne i polityczne niewiele się zmieniły? I dlaczego Chruszczow, Mołotow, Kaganowicz i Malenkow nie kontynuowali polityki przemocy, kiedy w marcu 1953 roku przejęli dziedzictwo zmarłego dyktatora? Odpowiedź na to pytanie jest prosta i jednoznaczna. Ponieważ zrozumieli, że w tej grze ze śmiercią na końcu nie wygrywa nikt. Niektórzy historycy obciążali winą za niepojęte zło czasów stalinowskich idee, motywy i zamiary. Stalin był zbrodniarzem z przekonania. On i jego przyjaciele wierzyli w to, że społeczne utopie da się urzeczywistnić i w ich ocenie cel ten usprawiedliwiał wszelkie metody działania. Przywódcy stalinowscy twierdzili dalejowi historycy, czuli zagrożenie militarne ze strony krajów ościennych. Polski, Niemiec i Japonii. Dlatego kazali niszczyć fizycznie domniemanych szpiegów i potencjalnych zdrajców. Na ten argument Mołotow powoływał się jeszcze w latach 70., tłumacząc w wywiadzie przeprowadzonym przez dziennikarza Feliksa Czujewa, że masowa przemoc była nieunikniona, Ponieważ dzięki niej Związek Sowiecki został na zawsze wyczyszczony z wewnętrznego wroga i przygotowany do czekającej go wojny. A masowych mordów z 1937 roku nie można przypisać samowoli przywództwa politycznego, lecz należy je postrzegać jako kontynuację rewolucji w trudnych okolicznościach międzynarodowych. Tajne służby Japonii i Niemiec Pracowały wprawdzie nad destabilizacją Związku Sowieckiego, a do tego celu próbowały wykorzystać napięcia etniczne i społeczne w tym kraju. Lecz skąd możemy wiedzieć, czy Mołotow mówił prawdę, gdy tłumaczył, że motywem przemocy był strach przed wojną? Czy Mołotow mógł wiedzieć w 1933 roku to, co wiedział w 1945? Dlaczego Stalin i jego pomocnicy zabijali dzieci i starców, chłopów i analfabetów, którzy o zagranicy i tajnych służbach wiedzieli tyle samo co o planach i zamiarach Stalina? Z jakiego powodu w 1937 roku zamordowano w łagrach dziesiątki tysięcy ludzi? Dlaczego Stalin kazał usuwać swoich krewnych i przyjaciół? Dlaczego zniszczył przywódców partyjnych i wojskowych? Dlaczego przemocą i gwałtami rządził przypadek? Dlaczego przyjaciele byli tak samo niszczeni jak wrogowie? A ostatecznie terror dosięgał również sprawców, tych samych, którzy stanowili jego koło zamachowe. A przede wszystkim, dlaczego masowy terror ucichł w obliczu bliskiej wojny? Na to pytanie teoria, która powołuje się na obawy Stalina przed zagrożeniem płynącym z zagranicy. Nie daje żadnej odpowiedzi. Myli ona motywy z usprawiedliwieniem i sugeruje, że przemoc była w ogóle możliwa do wyobrażenia w kontekście związku przyczynowego między ideami a działaniami. Dla tych, którzy w przemocy widzą skuteczny sposób działania, powody jej wprowadzenia są dowodem, że ich zamiary są uprawnione. Stanowią one licencję na zabijanie i usprawiedliwienie, gdy okoliczności. Zmuszą sprawców przemocy do tłumaczenia się ze swoich czynów. Ludzie mogą reagować różnie w tej samej sytuacji, mogą reagować tak samo w sytuacjach zgoła odmiennych. Dla sadystów i niektórych psychopatów stan wyjątkowy jest rajem, ponieważ redefiniuje on normalność i sprawia, że normalni ludzie czynią to, czego w innych warunkach nigdy by nie uczynili. Stalin był takim psychopatą. To, co stwierdzają psychiatrzy zajmujący się zbrodniarzami psychopatami, odnosi się również do Stalina. Chłód uczuciowy, manipulowanie ludźmi, brak empatii i niezdolność do odczuwania współczucia z innymi. W ramach takiego postrzegania rzeczywistości i takich realnych wzorców zachowań, pisał psycholog społeczny Rolf Paul, inni ludzie rzadko bywają dla psychopatów kimś więcej niż tylko obiektem. Psychopatyczna mentalność Stalina dobrze pasowała do dyktatury i wojny. Obie sytuacje uwalniają siły destrukcyjne i pobudzają innych psychopatów oraz sadystów, by ujawnili to, co skrywali w sobie. Ich paranoidalne postrzeganie świata pomagało im nawet przeżyć w świecie gwałtu. Niekiedy, pisał Zygmunt Freud w 1932 roku do Alebreta Einsteina, Słysząc o potwornych faktach z historii mamy wrażenie, że powody ideowe posłużyły destrukcyjnym rządzom jedynie za parawan. Gwałt i przemoc, którym nie przyświeca żaden konkretny cel, nie są jednak przewidziane w narracji historycznej. Kto nie zna przemocy i gwałtu i nigdy nie musiał cierpieć z ich powodu, doznaje wstrząsu, gdy to, o czym tylko można było wcześniej pomyśleć, staje się realną rzeczywistością. Człowiek chce, żeby przemoc przestała kształtować jego życie, dlatego pomaga sobie, uciekając się do racjonalizacji, czyli rozumowego wytłumaczenia sobie przejawów przemocy pewnymi ideami czy przyczynami. Owa racjonalizacja pomaga zapomnieć o smutnej prawdzie, że drastyczne akty przemocy w swoim przebiegu poddają się tylko tej dynamice, która wynika z nich samych. Jakiekolwiek były motywy przemocy stalinowskich zbrodniarzy, to gdy mechanizm przemocy został uruchomiony, motyw przemocy tracił znaczenie, ponieważ w logice despotycznych systemów władzy, przemoc pociąga za sobą kolejne akty gwałtu, którym niepotrzebne są jakiekolwiek uzasadnienia i powody. Władza absolutna opiera się na sobie samej, pisze Wolfgang Sowski. Nie jest ona środkiem do osiągnięcia celu, tylko celem samym w sobie. Władza, która musi się legitymizować, jest władzą słabą. Z tym wiąże się kolejne przekonanie, zgodnie z którym władza musi nieustannie poszukiwać dla siebie tego, co ją legitymizuje, żeby się umacniać. Władza absolutna nie jest posłuszna działaniu zorientowanemu na efekt. Jest pozbawioną celu praktyką negatywną, a nie działaniem wytwórczym, zmieniającym świat. Ideologia jest w tym wypadku nie tylko niepotrzebna, ale wręcz szkodliwa. Wiąże władzę z pewnymi celami i degraduje ją do zwykłego narzędzia. Terror jednak, który daje sobą kierować poprzez wyznaczanie celów, byłby przewidywalny. Nie byłby już terrorem. Powrót do ideologii jest bezradną, błędną wykładnią, przedstawianą post -factum, która żywi się fałszywym przekonaniem że wszystko można intelektualnie uzasadnić, i wszystko musi posiadać swój historyczny sens. Przemoc nie zależy od motywów, lecz od sytuacji stwarzającej możliwość jej zaistnienia. Można też powiedzieć za Irvingiem Goffmanem, że nie chodzi o ludzi i sytuacje, w których się oni znajdują, lecz o sytuacje i znajdujących się w nich ludzi. Państwo stalinowskie było słabe. A przemoc, którą stosowało, wypływała nie z jego siły, lecz właśnie ze słabości. Potrafiło ono wykazać się siłą jedynie w akcjach przemocy i gwałtu oraz przykładowych aktach terroru dokonywanych dla zastraszenia społeczeństwa, a jego skuteczność zależała od tego, czy wysocy urzędnicy państwowi na prowincji potrafili wykonać polecenia płynące z dalekiej Moskwy. Stalinizm był ustrojem despotycznym który nie dorastał do ambitnych zadań, jakie sam sobie postawił. Sięgał więc po nieograniczoną przemoc, by osiągnąć to, co nie chciało dziać się samo z siebie. Po brutalnym procesie kolektywizacji i okresie wielkiego głodu, Stalin i jego zausznicy mieli wszelkie powody, by nie ufać społeczeństwu. Nie byli pewni swojej władzy, podejrzliwie traktowali nawet swoich protegowanych w regionach. Dlatego Stalin posyłał najbliższych współpracowników w wir wszystkich kampanii, wyznaczając im oraz niewydolnemu systemowi władzy zadania świadczące o ekstremalnych oczekiwaniach wodza. W takich sytuacjach miała szansę zatriumfować siła przemocy, niwecząc budzący się opór i wymuszając posłuszeństwo. Niepewność stała się cechą charakterystyczną ówczesnego życia. Wszędzie podsłuchiwali szpiedzy, wszędzie byli sabotażyści i zdrajcy oraz społecznie szkodliwe elementy. Nikt nie mógł się ustrzec przed podejrzeniami, i dlatego, stan wyjątkowy wydał plon w postaci posłuszeństwa przerażonych i steroryzowanych obywateli, którzy stawali się sprawcami, by nie stać się ofiarami. W kampanii terroru chodziło o to, by, jak to sformułował sowiecki zwolennik reform. Georgi Arbatow, wszystkim nam zaszczepić pewną regułę zachowania, która miała z nas ukształtować dobrych obywateli dyktatury: lęk przed własnym myśleniem. W sposobie, w jaki przedstawiali to sami bolszewicy, terror był metodą, dzięki której można było złamać opór i karać nielojalność. Był on oczyszczającą burzą, która uwalniała społeczeństwo. Od społecznych śmieci i chwastów, tylko częściowo wyrwanych w latach rewolucji kulturalnej i kolektywizacji. Dla sprawców przemocy cel był sprawą drugorzędną. Wykorzystywali oni sytuację, pozwalając przemówić gwałtom, ponieważ dyktatorowi podobało się, że ustanawiali kolejne rekordy w zabijaniu. Masowy terror zmienił życie sprawców i ofiar, stając się jeszcze jedną odpowiedzią na przemoc. Zmieniło się też Znaczenie kary. Jeżeli władza każe z pierwszej lepszej przyczyny, bez wyraźnego powodu, kara traci swą moralną wagę. To, co każdemu może się przytrafić w dowolnej chwili, przestaje mieć charakter piętna, a staje się jedynie losem. Rok 1937 nie był początkiem terroru, lecz jego apogeum. Fala terroru rozchodziła się koncentrycznie z centrum władzy i kierując się na zewnątrz obejmowała wszystkie warstwy społeczeństwa. Składały się na nią represje straszliwych lat 1937 i 1938. Fizyczna eliminacja członków elity rządzącej, której nieśmiały początek przypada na próg lat 30. a która w grudniu 1934 roku. Po zamordowaniu pierwszego sekretarza partii w Leningradzie, Kirowa, stała się krwawą rzeczywistością: oczyszczanie partii z rzekomo nielojalnych funkcjonariuszy i wysokich urzędników na prowincji, rozstrzeliwanych od wiosny 1937 roku, masowe mordy kułaków duchowieństwa, potomków przedrewolucyjnych elit. Kryminalistów i ludzi spędzonych do łagrów między latem 1937 a jesienią 1938, aresztowania i mordowanie obcokrajowców i członków mniejszości etnicznych oraz ich masowe deportacje. Odcinek 17. 2. Podporządkowanie Elity Partyjnej dla Stalina i jego sługusów przemoc była zawsze atrakcyjną metodą działania. Czynili z niej użytek bez skrupułów. Nikt z wysokich przywódców partyjnych nie gorszył się deportacją chłopów czy mordowaniem przeciwników władzy, ponieważ nikt nigdy nie kwestionował, że rządzące elity mają prawo, by karać bezwzględnie i brutalnie. Integracja partii opierała się na dyscyplinie poprzez rytualizację. Kto naruszał reguły partyjne albo krytykował linię generalną, musiał od końca lat dwudziestych składać samokrytykę i kajać się za popełnione błędy, chociaż wcześniej w bolszewickich szeregach nie praktykowano nigdy takiego obyczaju. Takiego żądania wołał Kamieniew w 1927 roku do delegatów na 25. zjeździe partii. Nikt nigdy w naszej partii nie stawiał. Również Michał Tomski mógł jeszcze w 1930 roku powiedzieć oficjalnie, że skrucha jest pojęciem religijnym, nie bolszewickim. Tak myślących bolszewików w najlepszym wypadku dotykały upomnienia, częściej jednak czekała ich degradacja, wykluczenie z partii albo jak w wypadku Trockiego, wydalenie z kraju. Wtedy ich jeszcze nie mordowano. Stalin nie dowierzał takim krytykom i wątpiącym, gdy deklarowali swoje bezwarunkowe podporządkowanie się linii partii. W jego przekonaniu nielojalność była zdradą zasługującą na karę pozbawienia życia. Jednak dopiero wprowadzenie stanu wyjątkowego dało mu możliwość przeforsowania swoich metod również w wewnętrznych kręgach władzy. W wojnie przeciw chłopom uczynił własnych ludzi zakładnikami strategii przemocy, która wymykała się im spod kontroli. Kiedy chłopi podnosili bunty, a pozycja reżimu była poważnie zagrożona, Stalin przestawał nazywać krytykę tego czy owego działacza zdradą wspólnej sprawy, a zaczynał ją traktować jako zbrodnię zasługującą na najwyższy wymiar kary. Kto w trudnym momencie zawodził partię, przestawał być towarzyszem. Prawdziwy bolszewik, jak powiedział wykluczony z partii w 1927 roku Georgi Juri Piatakow, w swojej deklaracji ponownego przyjęcia w jej szeregi, jest gotów usunąć ze swego mózgu wszystkie idee, w które przez lata wierzył. Nie wolno mu tylko zerwać z przekonaniem, że gotów jest uważać, iż czarne jest białe, a białe jest czarne, jeśli partia tego od niegoż zażąda. Do przyjęcia tej właśnie zasady Stalin przygotowywał swoich ludzi. Wmanewrowywał ich w sytuację bez wyjścia, by nie mogli postąpić inaczej, jak tylko głosować za ukaraniem zdrajców. Przemoc sączyła się po cichu w ich sposób myślenia, aż stała się czymś tak oczywistym, że o jej sens nikt nie pytał. Stalin był mistrzem intrygi, który inscenizował ryzykowne sytuacje dla umocnienia swojej władzy i po to, by krytycy stali się oficjalnie wrogami państwa. Latem 1930 roku stworzył okoliczności, które pozwoliły mu zdyskredytować swoich oponentów jako wrogów władzy. Najpierw odkryto monstrualny spisek, zainscenizowany przez GPU na polecenia Stalina. Na terenie całego kraju zaczęto usuwać z ministerstw oraz instytucji rządowych specjalistów i pachowców, wyszkolonych jeszcze w czasach dawnego systemu, i aresztowano ich pod zarzutem sabotażu oraz szpiegostwa. Już w sierpniu Stalin chciał rozstrzelać wybitnych ekonomistów, Kondratiewa, Gromana i innych, ponieważ głośno poruszali kwestie, o których nikomu już nie wolno było wspominać. Jesienią 1930 roku GPU zainscenizowało proces pokazowy wybitnych techników i naukowców oskarżonych o członkostwo w Partii Przemysłowej. W następnym roku zostali postawieni przed sądem byli członkowie Partii Mięszewików, którym zarzucono, że celowym sabotażem chcieli zniszczyć sowiecki porządek na zlecenie obcych rządów. Trybunał wydał wyroki śmierci, a prasa przedstawiała oskarżonych jako bestie w ludzkiej postaci. Stalin, który niczego nie pozostawiał przypadkowi, poszedł dalej. Polecił szefowi GPU, Wiaczesławowi Miężyńskiemu, żeby wyśledził kontakty między owymi wrogami a jego krytykami w kierowniczych kręgach partii. Miężyński wykonał rozkaz dyktatora i dostarczył mu wymuszone groźbą i biciem zeznania aresztowanych które obarczały nie tylko politycznych oponentów Stalina, takich jak Nikołaj Bucharin, lecz również wiernego Stalinowi Michaiła Kalinina i wybitnego generała Armii Czerwonej Michaiła Tuchaczewskiego. Stalin zawezwał oskarżonych, by wyjaśnili stawiane im zarzuty i pozwolił, by ich wypowiedzi krążyły wśród towarzyszy z kierownictwa partii, budząc atmosferę podejrzliwości i nieufności. Stalin pisał do sergo Ordzonikidze o braku wątpliwości co do tego, że Bucharin spiknął się z wrogami partii i zawiązał pucz, żeby zgładzić jego, Stalina, i przywództwo partyjne. Szyta grubymi nićmi intryga Stalina osiągnęła jednak swój cel. Bucharin został zmuszony do odpowiadania na absurdalne zarzuty, które dyktator wcześniej nagłośnił. Stalin nie mógł zostać nazwany kłamcą, więc oskarżeni potwierdzili istnienie niebezpiecznego spisku, zarazem jednak zaprzeczyli, że brali w nim jakikolwiek udział i w ten sposób koło się zamknęło. Nie było z niego logicznego wyjścia. Podejrzenie poszło już w świat i teraz w rękach Stalina i oddanych mu towarzyszy leżała decyzja, czy chcą uwierzyć zapewnieniom oskarżonych, czy też nie. Kalinin zgrzeszył, co do tego nie było żadnej wątpliwości, oświadczył Stalin przyjaciołom. Ale on, Stalin, chce mu przebaczyć. Od tej pory Kalinin nie miał wyjścia, musiał być najwierniejszym sługą Stalina. Dla Bucharina i członków tzw. opozycji prawicowej zaczął się jednak nieodwracalny marsz ku przepaści. W październiku 1930 roku nieoczekiwanie pojawiła się okazja, która pozwoliła Stalinowi rozpocząć bardziej zdecydowane działania. Naczelny redaktor Prawdy, Lew Mechlis, dostarczył Stalinowi informacje, które wskazywały na zdradę premiera rządu Federacji Rosyjskiej Siergieja Syrcowa i pierwszego sekretarza zakałkarskiego komitetu partii Wisariona Łominadze. Mechlis ujawnił, że obaj wymienieni skarżyli się na prywatnym zebraniu w Instytucie Czerwonej Profesury na bestialskie metody stosowane w trakcie przeprowadzania kolektywizacji i krytykowali politykę gospodarczą biura politycznego. Gdyby chłopi podnieśli się przeciw temu wszystkiemu, miał powiedzieć Syrcow, bolszewicki porządek runąłby jak domek z kart. Katastrofie może zapobiec jedynie obalenie Stalina. Uświadomił Syrcowowi partyjny sekretarz oddziału literatury w Instytucie Czerwonej Profesury Rieznikow. Był on, jak się wydaje, prowokatorem działającym z polecenia Stalina, który zaraz potem upublicznił, że Syrcow i Łominadze rozgłaszali treści będące przedmiotem obrad na posiedzeniu politbiura i zawiązali spisek mający na celu obalenie Stalina. Nic nie mogło być bardziej na rękę Stalinowi. Sercow i Łominadze dali się poznać w końcu lat dwudziestych jako bezwzględni i okrutni funkcjonariusze stalinowscy na Syberii i Kaukazie. Jeszcze w czerwcu 1930 roku Łominadze postulował na dziesiątym zjeździe komunistycznej partii Azerbejdżanu, by opór chłopów wobec kolektywizacji utopić we krwi i terrorze. Musimy, wołał do delegatów zjazdu, Zniszczyć każdego, kto próbuje podnosić na nas broń, każdego, kto próbuje stawiać zbrojny opór, każdego, kto próbuje prowadzić antysowieckie kampanie. Bez ogródek ustalił, jak należy rozprawiać się z takimi przypadkami. Za każdego zamordowanego nauczyciela, komunistę czy komsomolca, należy wyprawić na tamten świat co najmniej dziesięciu takich lajraków. Skoro więc najbardziej zaufani ludzie Stalina okazali się zdrajcami, komu miał on jeszcze wierzyć? Jak potężne musiało być niebezpieczeństwo, jeśli nawet członkowie najwyższych kręgów władzy rozmawiali ze sobą o pozbawieniu władzy sekretarza generalnego? Ani sercow, ani łominadze nie mogli się obronić przed zarzutami, które im postawiono. Ponieważ Stalin skonfrontował ich oraz członków biura politycznego z wypowiedziami Reznikowa, które nie pozostawiały żadnej wątpliwości co do ich winy. W międzyczasie Stalin kazał aresztować trzech kolejnych członków tamtego spotkania uczonych i nakazał, by śledczy GPU za wszelką cenę wydobyli z nich zeznania, że Syrcow i Łominadze nie tylko głośno wypowiedzieli słowa krytyki pod jego adresem, lecz zorganizowali również grupę oporu. W biurze politycznym nikt nie chciał angażować się w ich obronę. W listopadzie obaj oskarżani o spisek funkcjonariusze zostali usunięci z komitetu centralnego, a sekretarzy partyjnych na prowincji poinformowano, że krytykowanie przywódców partii będzie karane. Jest teraz absolutnie jasne, oświadczył Stalin, że prawicowcy Bukharin i Rykow zorganizowali przeciw niemu spisek. I rozpowszechniali psychologię terroryzmu po to, by go usunąć. Bukharin wcześniej od innych zrozumiał, do czego Stalin będzie zdolny, jeśli mu się na to pozwoli. W październiku napisał do Stalina list, w którym oskarżał go o to, że zamierza fizycznie zniszczyć swoich oponentów. Koba, po naszej rozmowie telefonicznej natychmiast wyszedłem z pracy, ogarnięty zwątpieniem. Nie dlatego, że napędziłeś mi stracha. Bo Ty mnie nigdy nie przestraszysz ani nie zastraszysz, lecz dlatego, że te monstrualne oskarżenia, które wytoczyłeś przeciwko mnie, mają być dowodem na istnienie jakiejś diabelskiej, podłej i niskiej prowokacji, w którą wierzysz i na której opierasz swoją politykę. Nie doprowadzi to do niczego dobrego, nawet gdybyś mnie zniszczył fizycznie, tak jak niszczysz mnie politycznie. Bucharin. Nie miał wyboru. Nie mógł uczynić nic innego jak podjąć grę prowadzoną przez Stalina. Jej reguły były proste: to, co Stalin ogłosił jako prawdę, musiało być potwierdzane, a każda tajemnica musiała być natychmiast przekazywana i ujawniana. Kto zatajał informacje i pomagał przyjaciołom, ten w oczach Stalina stawał się podejrzany i popadał w niełaskę. Bukharin w pewnym momencie zdecydował się bezwarunkowo podporządkować Stalinowi mając nadzieję że w ten sposób zdoła uratować wolność i życie dopiero później zrozumiał że mściwy i podejrzliwy despota oczekiwał od niego wyłącznie jednej rzeczy przyznania się do przestępstwa którego w istocie nigdy nie popełnił Stalin kazał założyć podsłuch w telefonie Bucharina bo wiedział że w kontaktach prywatnych Bucharin przeklina to co głosi oficjalnie. Anna Warina, druga żona Bucharina, wyznała, że jej mąż oficjalnie popierał metody stosowane wobec chłopów w trakcie kolektywizacji, lecz płakał, kiedy podczas jednego z wyjazdów w teren przekonał się, jak to wygląda. Kiedy Mikołaj Iwanowicz jechał przez Ukrainę w czasie kolektywizacji, widział na peronach stacyjnych dzieci z brzuchami wydętymi z głodu. Żebrały o jałmużnę. Nikołaj Iwanowicz rozdał im wszystkie pieniądze, jakie miał. Było to w lecie 1930 roku. Kiedy wrócił do Moskwy, odwiedził mego ojca i opowiadał mu, co zobaczył. Jeśli coś takiego istnieje po ponad dziesięciu latach od rewolucji, to po cośmy ją robili? Rzucił się na sofę i historycznie łkał. Latem 1928 roku Bucharin powiedział Kamieniewowi, że Stalin jest intrygantem bez zasad, opętanym rządzą władzy, który swoje metody kieruje za każdym razem wobec tego, kogo chce się pozbyć. Jest otoczony osobnikami pozbawionymi charakteru, jak ta tempa dupa Mołotow. Stalin nigdy nie zapominał, co o nim raz ktoś powiedział. Bucharin był w jego oczach żywym przykładem przebiegłego wroga, który oficjalnie popierał swego przywódcę i denuncjował politycznych odstępców, ukrywał jednak prawdziwe oblicze. W tej sytuacji Bucharin nie mógł dla siebie niczego zyskać. Mógł tylko na pewien czas odsunąć swoją śmierć. A Stalin wykorzystywał wszystkie okazje, by zastawiać pułapki na Bucharina i ludzi zbliżonych do niego poglądami. Pętla wokół nich. Zaciskała się tym bardziej, im groźniej jawiły się spiski w głowie dyktatora. Stalin był nienasycony w żądaniach dostarczania mu dowodów niewierności i zdrady współpracowników. Miesiąc w miesiąc na jego biurko musiały trafiać informacje, z których wynikało, że dawni oponenci nie okazują prawdziwej skruchy, lecz po cichu myślą i robią swoje. Stalin zobowiązał zastępcę szefa GPU, Gendricha Jagodę, do tego, by śledzić byłych opozycjonistów i ludzi Trockiego, a potem ich przesłuchać. Oczekiwał, że GPU dostarczy mu dowodów na zdradę tych fałszywców. Jagoda uczynił, czego Stalin oczekiwał. W końcu 1932 roku przedstawił dyktatorowi wyniki obserwacji. Jego agenci, pisał, zniszczyli siatkę około 200 trockistów. Niektórzy z nich Zostali dopiero co zwolnieni z obozów, a już próbowali się kontaktować z opozycjonistami przeciwko kierownictwu partii. Głową spiskowców był Iwan Smirnow, dawny komisarz ludowy do spraw poczty i telekomunikacji oraz zwolennik Trockiego. Smirnow zeznał wprawdzie przed Centralną Komisją Kontroli, że zerwał z opozycją i Trockim, lecz wyjaśnienie to uznano za wybieg mający na celu ratowanie własnej skóry gdyż jak przyznał wezwany do złożenia wyjaśnień, spisek w tym momencie właśnie się formował. Spiskowcy za wszelką cenę chcieli wrócić na łono partii, by we właściwym momencie wykorzystać niezadowolenie mas i obalić obecne przywództwo. Relacje dostarczone przez Jagodę odpowiadały chorej fantazji Stalina, który chciał jedynie słuchać tego, co pasowało do powziętych przez niego podejrzeń. Kilku pojedynczych, pozbawionych wpływów komunistów, zmieniło się w jego oczach w realnych zamachowców na jego życie. Smiernów i jego przyjaciele mieli się spotkać na herbacie i przy kolacji i w małym kręgu omawiać kwestie polityki. Nie ulegało wątpliwości, że wszyscy uczestnicy tego spotkania działali na polecenie Trockiego, który widocznie chciał odnowić opozycję w partii i nie zaniedbywał niczego, co by mogło doprowadzić do usunięcia Stalina. Smirnow był w czerwcu 1931 roku w Berlinie. Po powrocie powiedział przyjaciołom, że w kwestiach taktycznych Trocki się pomylił, bo czas aktywnej pracy powszechnej jeszcze nie nadszedł. Stalin przekazał przez jagodę, że Smirnow był w Berlinie tylko po to, by przyjąć tam wskazówki trockiego. Bo jak inaczej tłumaczyć wypowiedź Smirnowa, że ocenę rzeczywistości przez Trockiego. Wówczas już pozostającego na marginesie polityki uważa za błędną. To, co faktycznie powiedział Smirnow, nie miało znaczenia, ponieważ mogły istnieć tylko takie wypowiedzi, które potwierdzały podejrzenie Stalina o istnieniu spisku. Smirnow został aresztowany i w 1933 roku wtrącony na pięć lat do więzienia. W 1936 roku Rozstrzelano go w wyniku pierwszego w Moskwie procesu pokazowego, na którym otrzymał karę śmierci. Wyroki śmierci otrzymali wraz z nim wszyscy inni członkowie opozycji, m.in. bolszewicki ekonomista i krytyk Stalina Jewgeni Preobrażeński i bohater wojny domowej Siergiej Mraczkowski. Wiosną 1932 roku w kołach partyjnych krążyło liczące prawie 200 stron pismo Martemiana Riotina byłego pierwszego sekretarza partii w Dagestanie, odpowiedzialnego równocześnie za przeprowadzenie kolektywizacji, którego Stalin przedstawił jako intryganta bez skrupułów i bezwzględnego dyktatora zasługującego na pozbawienie go pełnionych funkcji. We wrześniu 1930 roku Ryutin został usunięty z partii, a dwa lata później aresztowany i sądzony przez Kolegium GPU. Otrzymał wyrok Dziesięć lat obozu. Jego dwudziestu czterech wtajemniczonych towarzyszy uznano za członków kontrrewolucyjnego spisku i skazano na karę więzienia. Podejrzliwość Stalina wzrosła, kiedy jego żona, Nadieżda Alilujewa, popełniła w listopadzie samobójstwo i gdy znaleziono przy niej egzemplarz programu Rutina. No później Stalin dostał list od starego bolszewika Maksymiliana Sewieliewa, który donosił, że przeciwko niemu spiskują również komisarze ludowi do spraw handlu i transportu, Nikoła Ejsmont i Władimir Tłumaczew. W rocznicę rewolucji w mieszkaniu Ejsmonta zebrała się grupa prominentnych członków partii, rozmawiali o klęsce głodu na Ukrainie i w północnym Kaukazie, obwiniając przy tym Stalina o tę katastrofalną sytuację ekonomiczną. Miała być również mowa o obaleniu Stalina. Stalin nie czekał dłużej. Nakazał GPU przesłuchać Eismonta i Tłumaczewa oraz aresztować ich przyjaciół. Potem kazał zawezwać oskarżonych przed Centralną Komisję Kontroli, by potwierdzili zeznania złożone w trakcie śledztwa GPU. Eismond wymienił nazwiska i przyznał się, że wraz z Aleksandrem Smirnowem, który do 1928 roku był komisarzem ludowym do spraw rolnictwa i sekretarzem KC, a wcześniej jednym z najbardziej zaufanych ludzi Lenina rozmawiali o odsunięciu Stalina od władzy wydawało się że spisek w sposób nieuchronny wyniknął ze splotu sytuacji Smirnow był bowiem zaprzyjaźniony z Michaiłem Tomskim członkiem komitetu centralnego który startował w polityce wspólnie z Bucharinem i Rykowem ten ostatni do 1930 roku pełnił, było nie było, funkcję premiera Związku Sowieckiego. Stalin miał więc powody do podejrzeń. Wykorzystał sprzyjający moment, by przed biurem politycznym i komitetem centralnym pokazać żywy dowód, że są one uzasadnione oraz by przygotować swoich ludzi na porachunki z niektórymi towarzyszami. W listopadzie 1932 roku Stalin zaprosił Smirnowa Tomskiego i Rykowa na posiedzenie biura politycznego, gdzie postawiono im zarzut, że wiedząc o istnieniu spisku, zataili ten fakt. Sam Stalin pozostawał w tle podczas przebiegu tej konfrontacji. Głos zabierali natomiast jego zaufani ludzie, którzy ostro atakowali Smirnowa i Tomskiego, wysuwając przeciw nim dodatkowe zarzuty. Mikojan twierdził na przykład, że zawsze się słyszy i czuje to czy ktoś mówi prawdę dotychczas kiedy smirnow mówił prawdę jego słowa przekonywały teraz nie pozostało z tego ani śladu tak ocenili to wrażenie także inni członkowie biura politycznego pytano dlaczego smirnow i tomski dwa miesiące wcześniej pojechali razem na urlop zamiast wziąć udział w posiedzeniu komitetu centralnego poświęconym konsekwencjom które wynikły z afery rutina byli nie tylko wspólnie na urlopie, ale jechali pociągiem w tym samym wagonie i byli razem na polowaniu. O czym wtedy rozmawiali? Czy można sobie w ogóle wyobrazić, że nie rozmawiali o obaleniu Stalin'a i spisku jej Smonta? Smirnow przyznał, że spotkał się raz ze Smontem, lecz zaprzeczył, jakoby rozmowa dotyczyła Stalin'a. Tomski stracił nad sobą panowanie, nie pojmował. Dlaczego członkowie biura politycznego oczekują, żeby się przed nimi ukorzył? Dlaczego uderzacie we mnie? Wystarczy, że przeciwko mnie wypowiedział się naród. Opinię narodu Stalin oczywiście nie przejmował się w najmniejszym stopniu. Chodziło mu jedynie o to, by mieć po swojej stronie członków najwyższych władz partyjnych i takich zdyscyplinować, żeby żaden z nich już nigdy nie odważył się myśleć o oporze. Do tego celu despota wykorzystał przeciwników i wrogów, których mógł unieszkodliwić, żeby zademonstrować wszystkim, którzy dotąd nie popadli jeszcze w jego niełaskę, co się stanie, jeśli nie będą lojalni i posłuszni. Na posiedzeniu Stalin mówił niewiele, głównie obserwując innych w trakcie ich wystąpień i komentując je. Zabierał głos zawsze na początku, formułując konkretny zarzut wobec przesłuchiwanego, a po jego wystąpieniu i wystąpieniach swoich popleczników formułował wnioski, jakie należało wyciągnąć z tego, co zebrani usłyszeli. Tomski nie rozumiał, że odgrywał tylko wyznaczoną rolę w przedstawieniu zainscenizowanym przez Stalina, dlatego próbował nie tylko dowieść swej niewinności, lecz udowodnić również absurdalność stawianych mu zarzutów. Jednak w kręgu wasali Stalina ci, którym despota przestawał ufać, Musieli odegrać rolę pasującą do wymyślonego przez niego scenariusza. Wszelki protest z ich strony był daremny. Stalin zdążył skupić w swoim ręku zbyt wiele władzy, więc krytykowanie go nie było rzeczą roztropną. W styczniu 1933 roku Stalin raz jeszcze przeprowadził rytualne poniżenie swoich przeciwników przed gremium Komitetu Centralnego. W roli prowokatora wystąpił tym razem. Jan Rudzutak. Oskarżył on Smirnowa, że ten powziął już zamiar obalenia Stalina. Podczas rozmów krzyczał: Bydlaki, dranie, szubrawcy, do czego doprowadzili nasz kraj? Mówił też, że rozstrzeliwuje się niewinnych ludzi tylko dlatego, że zbierali leżące na ściernisku kłosy zboża. Winą za ten stan rzeczy Smirnow obarczał Stalina. Zapytał. Dlaczego nie ma w naszym kraju człowieka, który mógłby załatwić Stalina? Trzeba podjąć decyzję: albo Stalin, albo powstanie chłopów. Wszyscy obecni zdawali sobie sprawę, że Smirnow, jeśli rzeczywiście to powiedział, mówił prawdę. Ale w tej chwili nie miało to znaczenia. Członkowie Komitetu Centralnego musieli prawdę nazwać kłamstwem. Smirnow i Bucharin pojęli, czego od nich w tym momencie żądano i podporządkowali się roli, jaką w tym spektaklu wyznaczył im despota. Potwierdzili fakt istnienia spisku, który Stalin przyjmował za pewnik i wypowiedzieli się za surową karą dla zdrajców. Zaprzeczyli jednak, że uczynili to, co im zarzucał akt oskarżenia. Smirnow potępił kontrrewolucyjne wypowiedzi jej smonta, mówiąc, że nie istnieje nikt, kto mógłby naprawdę zastąpić Stalina że trzeba było stracić rozum, żeby wystąpić z takim postulatem. Takie słowa mogły wyjść jedynie z ust kogoś, kto jest w obozie wroga. On sam zawsze kochał Stalina i ciągle go kocha. W godzinie próby, w obliczu wielu zagrożeń, przywódcy polityczni muszą mieć pewność co do lojalności członków partii. Każda polityczna akcja rozgrywana za plecami Stalina jest aktem wrogości wobec partii. To całkiem jasne. Położenie Smirnowa było jednak beznadziejne, bo nikt nie wierzył w to, co teraz deklarował. Cokolwiek by uczynił, Stalin mógł tego użyć przeciw niemu. Oskarżeni mieli status podejrzanych i pozostawali nimi dopóty, dopóki Stalin nie rozstrzygnął o ich dalszym losie. Każdy wiedział jednak, że nie ma dla nich ratunku. Funkcjonariusze bolszewiccy mogli demonstrować swoje oddanie Stalinowi, potępiając oskarżonych i dyskredytując ich jako kłamców w wystąpieniach na forum Komitetu Centralnego. W wystąpieniach tych powtarzały się zarzuty, że Smirnow, Tomski i Rykow nie są szczerzy, że ukrywają to, co naprawdę myślą o Stalinie i kręgu ludzi władzy. Histerycznym apelem nawołującym do rewolucyjnej czujności Udało się Bucharinowi oddalić od siebie podejrzenia. Należy, grzmiał, bez cienia łaski rozprawiać się ze spiskowcami i wrogami, którzy podstępnie weszli w szeregi partii. Czy mógł przypuszczać, że pewnego dnia sam padnie ofiarą swojego radykalnego wezwania i że Stalin podniesie na niego bez cienia łaski, każącą rękę partii? Wiedziano, że Stalin zdolny.